W Tygodniku Sieci prezes telewizji polskiej Michał Adamczyk ujawnia kulisy zamachu na media, profesor Andrzej Nowak wskazuje, gdzie szukać nadziei przy totalnej władzy, Jan Rokita analizuje rząd Tuska i stawia zaskakujące tezy, a Grzegorz Górny opisuje sensacje, które poznajemy, a które dotyczą wyboru papieża Franciszka. I dużo więcej w Tygodniku Sieci polecam Michał Karnowski.